W ślad za świętymi pragniemy zaprosić Cię do duchowej 33-dniowej podróży w kierunku Jezusa Chrystusa przez ręce Maryi. Każdego dnia będziemy przybliżać osobę Matki Bożej, aby była bardziej znana i kochana. Witajcie kochani w ostatnim dniu naszej wędrówki. Chciałabym Was gorąco zachęcić do przeczytania całego traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny według świętego Ludwika Maria Grignion de Montfort, a następnie ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi słowami. O odwieczna wcielona mądrości, o najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze, Synu jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy, oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Twojego Ojca Wieczności oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki w czasie Twego wcielenia. Dzięki Ci składam, żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim raczył się oddać Maryi, Twej świętej Matce, aby przez nią uczynić mnie swym wiernym niewolnikiem. Lecz niestety, w niewdzięczności i niewierności nie dochowałem obietnic uroczyście Tobie złożonych na chrzcie świętym. Nie wypełniłem swoich zobowiązań, nie jestem godzien zwać się dzieckiem czy niewolnikiem Twoim, a ponieważ wszystko we mnie zasługuje na Twój gniew, do Twego najświętszego i najdoskonalszego majestatu nie śmiem już się sam zbliżyć. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej najświętszej Matki, którą dałeś mi za pośredniczkę u siebie. Za jej możnym pośrednictwem mam nadzieję wyjednać u Ciebie skruchę i przebaczenie mych grzechów oraz prawdziwą mądrość i w niej wytrwanie. Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy Boga przybytku, w którym odwieczna, ukryta mądrość chce odbierać cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo Nieba i Ziemi, której panowaniu wszystko prócz Boga jest poddane. Pozdrawiam Cię, ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nikogo nie zwiodło. Wysłuchaj mej prośby, pełnej gorącego pragnienia Bożej mądrości i przyjmij śluby i ofiary, jakie w pokorze Ci składam. Ja, grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj przed Twoim obliczem przyrzeczenia Chrztu Świętego. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i jego dzieł. Całkowicie oddaję się Jezusowi Chrystusowi, mądrości wcielonej, aby za Nim iść, niosąc mój krzyż po wszystkie dni życia. Abym zaś był Mu wierniejszy niż dotąd, obieram Ciebie dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za moją Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako Twój niewolnik ciało i duszę swoją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, przeszłych, obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności. Przyjmij, Panno łaskawa, tę niewielką ofiarę mej niewoli dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką mądrość odwieczna Twemu macierzyństwu okazać raczyła, dla uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym, jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Najświętsza Trójca łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd, jako prawdziwy Twój niewolnik, chcę szukać Twojej chwały i Tobie we wszystkim być posłuszny. Matko przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, ażeby jak przez Ciebie mnie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jako dzieci swej sługi. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni Jego wieku na ziemi i Jego chwały w niebie. Amen. Kochani, dziękuję Wam za te 33 dni wspólnej modlitwy. Mam nadzieję, że Maryja stała się Wam bliższa, stała się bardziej znana i kochana przez Was i będzie Wam towarzyszyć każdego dnia, czego Wam z serca życzę. Ave Maria.